31 grudnia, czwartek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Ponad 232 miliony złotych po stronie dochodów i niemal 248 milionów złotych po stronie wydatków. Tak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet Bolesławca. Na środowej sesji Rady Miasta radni przyjęli większością głosów uchwałę budżetową. Wydatki przyjętego na sesji Rady Miasta Bolesławca budżetu miasta osiągną w przyszłym roku już niemal ćwierć miliarda złotych. Będzie to najwyższy w historii miasta budżet. Dochody zaplanowano na kwotę ponad 232 milionów złotych, więc deficyt wyniesie 15,5 miliona i zostanie sfinansowany z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Istotne dla tego budżetu będzie zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących. Dochody bieżące wynoszą ponad 200 milionów złotych, natomiast wydatki 198 860 tysięcy. Czyli jest to zrównoważenie na korzyść oczywiście dochodów. Zresztą pani skarbnik, czytając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, to jest jedna z podstawowych zasad tworzenia budżetu, zasada równowagi wydatków i dochodów bieżących. Drugim istotnym elementem budżetu są wydatki majątkowe, czyli te, które zostaną przeznaczone na inwestycje. To z kolei kwota niemal 47 milionów złotych. W mieście, podobnie jak w kraju, stawia się na prowadzenie inwestycji, które mogą pozwolić na łagodniejsze przejście kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. W przyszłym roku, ze względu jakby na zapowiadane elementy związane z kryzysem, który może nastąpić gospodarczym, my uważamy, że najlepszą obroną jest ucieczka do przodu, w związku z czym te inwestycje w przyszłym roku i remonty będą stanowić łącznie same wydatki majątkowe, to ja już Państwu mówiłem, natomiast jeżeli do tego dołączymy remonty, to wychodzi kwota prawie 70 milionów złotych. Wśród tych inwestycji jest cała lista budów i remontów dróg w mieście, ale jest też rewitalizacja Pałacu Piklera przy Zgorzeleckiej, który stanie się nową siedzibą Muzeum Ceramiki. Budowane będzie przedszkole na osiedlu Kwiatowym. Zakupione zostaną dwa elektryczne autobusy komunikacji miejskiej. Zmodernizowany będzie i rozbudowany stadion miejski z areną lekkoatletyczną i halą sportową. Wiele remontów i przebudów dotyczyć też będzie miejskich szkół i przedszkoli. Kolejne ważne kryterium budżetowe to poziom zadłużenia miasta. To od lat utrzymywane jest w Bolesławcu na bezpiecznym poziomie i nawet nie zbliża się do ustawowo dopuszczalnego poziomu. Zadłużenie miasta jest bardzo bezpieczne. Żółty słupek, ten taki jaśniejszy, pokazuje wzrost dochodów miasta od 2012 roku, a ten ciemny słupek pokazuje poziom zadłużenia. I jak widać, ten poziom zadłużenia był najwyższy w latach 2012-2013, później on bardzo mocno spadał. Następnie w 2018 lekko wzrósł, ale już nie do tego poziomu, a jednocześnie patrzmy na ten poziom dochodów, który rośnie. W głosowaniu nad przyjęciem takiego budżetu 14 radnych było za, a 6 radnych opozycyjnych wstrzymało się od głosu. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. W środę na Dolnym Śląsku pojawiły się 804 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W powiecie bolesławieckim było ich 36. Wczoraj zmarły w regionie 23 osoby zakażone, a w tym 5 na COVID-19. W naszym powiecie zmarła jedna osoba na choroby współistniejące. Na oddziale covidowym bolesławieckiego szpitala powiatowego przebywa 66 chorych. 10 jest pod respiratorami. Na środowej sesji Rady Miasta Bolesławca zaprzysiężony został nowy radny. To Bogdan Biernat, który wszedł do Rady na miejsce Szymona Pogody z PiS, który został posłem na Sejm Rzeczpospolitej. Nowy radny startował w wyborach samorządowych z tej samej listy, co jego poprzednik i uzyskał na niej kolejny najwyższy wynik. Bogdan Biernat był już radnym Rady Miasta. Przedłużono zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla grupy 0, czyli pracowników sektora ochrony zdrowia. Potrwają one zatem do 14 stycznia 2021 roku. Dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach, zbierać będą szpitale węzłowe.
Zgłoszenie pracowników do szczepień można dokonać za pomocą specjalnego formularza online. Bolseccy policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca miasta, który mając 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził samochód. Do zatrzymania doszło po zgłoszeniu od świadków tego, że prawdopodobnie pijany mężczyzna zasiadł za kierownicą samochodu. Pijanemu kierowcy grozić będą konsekwencje finansowe, utrata prawa jazdy i nawet do 2 lat więzienia. Rozpoczęły się działania, których efektem ma być rozbudowa bądź budowa odcinka autostrady A4 od Krzyżowej do Wrocławia. Ruszył mianowicie przetarg na prace przygotowawcze dla dolnośląskiego odcinka tej drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa. Postępowania dotyczą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz programem funkcjonalno-użytkowym. Pierwszy przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości 36 km. W ramach dokumentacji dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w istniejącym śladzie. Drugie postępowanie, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, prowadzone jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód Stary Śleszów o długości około 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków-Sobótka o długości około 50 km. W ramach dokumentacji przeanalizowane zostaną 3 warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5. Zdecydowano już zatem o tym, że odcinek od Krzyżowej do Legnicy będzie rozbudowywany w obecnym śladzie autostrady. Oznacza to zatem najpierw przebudowę jednej z nitek autostrady z 3 pasami ruchu oraz pasem awaryjnym. Po przebudowie ruch przeniesiony będzie na ten nowy pas, a takiej samej przebudowie poddany będzie stary. Kwestia sposobu budowy bądź przebudowy odcinka z Legnicy do Wrocławia jest natomiast jeszcze otwarta. Po prognozie pogody zapraszam na 2 programy. O modułowym oddziale zakaźnym Szpitala Powiatowego oraz o projekcie Centrum Wiedzy dotyczącym osób głuchoniemych. I to już wszystko w ostatnim w tym roku serwisie informacyjnym Wydarzenia. Jutro już nowy 2021 rok, na który w swoim imieniu i w imieniu wszystkich pracowników Telewizji Bolesławiec życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do siego roku. Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie Państwo zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych. Zdrowia, spokoju, radości, a w nowym roku olbrzymiego rogu obfitości. Życzy prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu wraz z pracownikami. W nocy z czwartku na piątek temperatura w Bolesławcu spadnie do minus 4 stopni Celsjusza. W dzień wzrośnie do 2 stopni ponad zerem. Wilgotność powietrza przez całą dobę na poziomie 90%. Zachmurzenie w nocy małe, a w dzień umiarkowane. Nocą wystąpią mgły. Ciśnienie atmosferyczne 1010 hektopaskali. Wiatr słaby do 7 km na godzinę, wiał będzie z kierunków południowych.